Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Witam Was, moi kochani, z tej strony DSO. Jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Resident Evil HD Remaster. Teraz tak, ostatnio zdobyliśmy tutaj ten cylinder. Ja doskonale wiem, gdzie my musimy go użyć, więc zbieramy się. Ja sobie tylko przeładuję shotguna. Fajnie by było, gdyby, słuchajcie, nikt mnie tutaj nie zaatakował po drodze. Mam na myśli na przykład Huntera. A czy ja mam fine? Ja mam fine. Dobra. Niebawem będziemy mieć, słuchajcie, spotkanie z Lisą Trevor. Wow. Nie wiem, ja mam zawsze, słuchajcie, jakiś taki... panikę mam, jak, słuchajcie, one lecą. Okej, jesteśmy. Czy tutaj są? Huntery? Nie, nie ma. Dobrze. I teraz tak, musimy sobie stąd zabrać pewną część, którą musimy połączyć z tym cylindrem. Już wam mówię. I teraz tak. Combine. Dobrze. I teraz musimy sobie to poustawiać. Czekajcie. Dalej. I pokażą nam się takie cyfry rzymskie. I my te cyfry będziemy musieli, kochani, wklepać tutaj. O, jest chyba dobrze. 4, 2, 3, 1. Ok. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Cztery, dwa, trzy, jeden. Świetnie. Mamy działającą windę. Teraz wchodzimy do środka. Dobra. Widzę, że nikogo tutaj nie spotkamy, tak jak to było w przypadku Jill. Tu mamy tylko skrzynię. Ale ja nic nie potrzebuję na chwilę obecną. Nie wiem, jak z tą korbą, słuchajcie. Na razie sobie ją zostawimy, bo chyba wydaje mi się, że jeszcze nam będzie potrzebna przez jakiś czas. Teraz tak. Tutaj będzie się przewijała Lisa tymi korytarzami. Ja sobie tylko zerknę, gdzie mam iść. Mamy tutaj jedne, póki co, drzwi otwarte i do tych drzwi musimy się, słuchajcie, kierować. No, niestety. Czy ja tutaj jakoś... Aha, muszę to przejść naokoło. Inaczej nie da rady, widzę. To przejdźmy sobie to naokoło, tędy. Te roślinki niech sobie tu leżą, ale ścina, ale niestety nic na to nie poradzę. Ciekawe jeszcze, słuchajcie, w ilu odcinkach się wyrobię, aby zakończyć tą serię. Obstawiam, że 2 lub 3 odcinki. Zależy jeszcze, jak mi pójdzie. I teraz tak, najpierw zanim cokolwiek, wejdźmy sobie tutaj na górę, bo chyba będziemy mieć tutaj trochę stawu. Mianowicie, mamy granat. Bardzo fajnie. Co jeszcze? Mamy amunicję do Magnum. I to mnie interesuje. I zwykłą amunicję, ale ją sobie na razie darujemy. Czy na razie w ogóle sobie ją darujemy? Już jej nie chcę.
I teraz tak, tą skrzynię musimy sobie, słuchajcie, wsunąć tutaj na tą windę i obsunąć ją na sam dół. Ja wam zaraz wszystko pokażę, dlaczego, po co jest to nam potrzebne. Na pewno to pamiętacie z kampanii Jill, ale mogą być osoby, które jednak tego nie oglądały albo nie grały. Okej. Nie mogłam przez chwilkę mówić, ale tak, musimy teraz tą skrzynię, słuchajcie, zejść sobie tutaj na dół. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Musimy ją przesunąć pod taki, nie wiem jak to nazwać, taką niszczarkę? Może tak bym to nazwała. Generalnie ta skrzynia musi zostać zniszczona, bo będzie tam znowu ten, ta broń... ten flame, coś tam, nie pamiętam jak się ta broń nazywa, i musimy go, będzie on nam potrzebny do przejścia przez pewne drzwi. W ogóle Lisa mnie pizgnęła i jestem, chyba mam caution, tak mi się wydaje, więc muszę sobie od razu użyć tą roślinkę. Dobra, i teraz patrzcie, niszczymy sobie w tym momencie tą skrzynię. I mamy broń. No ale Chris, rusz się. Dobra, mamy Broken Flamethrower, ok. I on jest tak czy siak zepsuty. Więc on nam posłuży tylko do otworzenia sobie pewnego pomieszczenia. Muszę uważać tu, słuchajcie, na tą lisę. Niestety. Nie wiem, gdzie ona jest. Ach, ona jest tutaj. No to tak, ja muszę się dostać w ogóle do tej dźwigni, priorytetowo. I z tej dźwigni... Zaraz wam powiem. I ona jest tam, dobra, no to może ona by tu przyszła. Byłoby super. Czy ja tam dobiegnę na czas, na obkoło? Tak średnio, powiem wam szczerze. Ale możemy spróbować. Ja bym może jeszcze do ekwipunku sobie wzięła. Nie mogę go wziąć, dobra, bo on jest tylko do użytku tam, dobra. Szybciutko. Dźwignia. Nie wiem, czy zdążę tak na obkoło to przejść, szczerze mówiąc. Spróbuję. Nie tak? Okej, udało się, fajnie.
i wchodzimy sobie w drzwi. Dobra, co my tu mamy? Aha, dobra, pamiętam to. Zawsze się zastanawiałam, słuchajcie, czy ja mogę ten w ogóle kominek użyć. Nie mogę. No trudno. W ogóle to jest jakieś dziwne pomieszczenie rytualne trochę. Troszkę takie creepy. Ale... No może tutaj urzędowała Lisa Trevor? Raczej na pewno... O, węże! Zapomniałam, że tutaj będą. I co my tutaj mamy teraz? No coś tu powinniśmy znaleźć na pewno. Może tutaj coś. Też nie. A tam jest jakieś pudełeczko. Mamy pudełeczko i teraz chyba, żeby je otworzyć, nie będziemy potrzebowali już żadnych klejnotów z tego, co kojarzę. Tylko po prostu wciskamy sobie przycisk. Tak. I teraz tak, mamy obramówkę, którą doskonale wiemy, gdzie użyć. I mamy zdjęcie. Zdjęcie rodzinne i tam jest mała Lisa Trevor, jest jej matka i ojciec. 1967, więc sporo czasu do tyłu. Kto ma ochotę, może sobie tutaj spauzować i przeczytać notatki. Dobra, aha, tu mamy jeszcze nożyk, gdzie nie zauważyłam. Lecimy na górę. Nie pozostaje nam nic innego, słuchajcie, jak po prostu udać się do laboratorium, do głównej bazy. Myślę, czy wziąć tutaj te roślinki, ale możemy. Do głównej bazy Umbrelli. I na pewno rozpoznajecie to pomieszczenie. Jest to domek, chatka, w której właśnie Lisa nas zaatakowała wcześniej. Teraz tak, zostawimy sobie tutaj roślinki. Nie wiem, czemu ja tutaj, słuchajcie, wkopałam ten ribbon. Na pewno chcę odłożyć naboje do Magnum. No co jest? Nie mam naboi do Magnum. Są. Oczywiście, że są. Chcę odłożyć korbkę, bo nie będzie nam już potrzebna. Chcę zabrać ten medalion i drugi tutaj musimy zabrać sobie przed wejściem na podwórko. Tak, to będzie tyle. Zgadza się, aż muszę sobie zerknąć. Dobra, na razie więcej nam tutaj jest fantów niepotrzebnych. Uciekamy. Nie sejwuję, dlatego że będziemy mieć save jeszcze przed udaniem się do samego laboratorium. Będziemy mieć... A nie będę spoilerować. Dobra. Na pewno będziemy mieć pewną potyczkę. Jestem ciekawa, jak to będzie rozwiązane z Chrisem. Ja tego nie pamiętam. Zawsze wiem, jak to się potoczy z Jill Valentine. Będziemy mieć dwa wyjścia. Mogę się tylko domyśleć, jak to może wyglądać w sytuacji z... Kurde, gdzie idę? W sytuacji z Weskerem. No, ale zobaczymy. Tu powinien być chyba zombiek, nie? Tak. Pominęliśmy francowatego typa. Zaś te, słuchajcie, pieski, chyba że już zamiast piesków, jak wróciliśmy z tutaj, z tych podziemi, może być tak, że zamiast nich będą huntery, no. Też tak może być. Ale mamy, słuchajcie, shotguna, mamy te gra... Okej, mamy tutaj zombiaki. Mamy granaty, więc... Ej! No on mnie, słuchajcie, zaraz ugryzie. Mamy granaty, więc... No jakoś nam to pójdzie. No będzie dobrze. Nie, koło piesków nie będziemy szli. Co ja chrzanie? Nie, nie, nie.
jest dobrze. Tylko z hunterami mogę mieć tutaj potyczkę, już nie pamiętam, czy wyróżnęłam ich wszystkich, czy mam drogę oczyszczoną. Powinnam mieć przynajmniej. Tak myślę. Zobaczymy. Oj, widzicie, na tych otwartych przestrzeniach strasznie mi jumpi. Okrutnie. Okej, okay, teraz tak. Tutaj już chyba nic nie zostawię, chociaż zostawiłam spray. Ja sobie go wezmę, wiecie co? Weźmiemy go, bo mam miejsce. Teraz tak. Wychodząc z tych drzwi, musimy od razu zajumać. Myśmy to zebrali, więc... Nie można tego nazwać zajumaniem. Zabieramy ten medalion. Tak. Te dwa medaliony są nam potrzebne, aby otworzyć sobie drogę w kierunku laboratorium. Tutaj był hunter. Wiecie co, wyjdziemy sobie. Chciałabym teraz iść do głównego holu w posiadłości i znowu sobie tutaj przejdziemy może tym skrótem, żeby być tam szybciej. Ja lubię tutaj to przejście. Ono tutaj jest nie bez powodu. Fajnie to się łączy tutaj z podwórzem i z głównym holem. Bardzo mi pasuje to. Mało osób używa tego skrótu, aby się poruszać po rezydencji. Dobra. No i tym sposobem jesteśmy w głównym holu. Teraz tak, schodzimy sobie tutaj na sam dół. Dobrze. I tutaj używamy naszych emblemów. Oczywiście znowu lisę słyszymy, Trevor. Ale okej, ja chcę tam wejść. Tak, otwieramy. Co tutaj jest? Aha, mamy tutaj maszynę, więc na pewno sobie to zapiszemy. Tylko ja się tu teraz muszę przygotować. Muszę się przygotować w ten sposób, iż... Chowamy spray. I zabieram tak. Zabieram magnum, zabieram naboje i zabieram ribbonę. A to nie wszystko. Combine. Muszę schować shotguna. I naboje, ponieważ jeszcze potrzebuję, moi drodzy, tych emblemów. Dzięki nim, tych medalionów. Dzięki nim otworzymy sobie, słuchajcie, miejsce. Tą fontannę, która nas doprowadzi do laboratorium. Jak już widzicie, jestem przygotowana na pewną potyczkę. Magnum mamy. Nie wiem, czy będzie w ogóle sens go używać, ale zobaczymy. Zobaczymy, co zdecyduje. Dobra. Ribbony chowamy. Nie wiem właśnie, co tutaj będzie do wyboru za opcja. Czy ja będę musiała ją sama zabić? Czy w ogóle będę ją zabijać? W sensie takim, wiecie, z broni? Czy ktoś mi pomoże? No, jestem ciekawa. You're a bit of a mess up. Chris,
take a piece of the action. O co chodzi? Patrzcie, to jest zupełnie coś innego. Nie było jakiejś scenki, żeby... O kurde. Żebym oddała mu broń, magnuma i tak dalej. Nie było tu czegoś takiego. Wiemy, jak mamy ją zabić, słuchajcie. Nie wiem, czy ona nie może zabić przypadkiem Weskera. I wtedy byłby na przykład game over. Ale chyba nam się udało. W miarę szybko. Okej, czyli udało nam się. Czy ja mogę podejść do Weskera? Właściwie nawet chyba muszę, nie? Gdzie on jest? Słuchajcie, nie ma Weskera. Ale ciul od razu uciekł. A co tu jest w środku? Mogę tu zajrzeć? Szkielet matki. Ale mamy zdjęcie. List. Dla mojej Lisy. Słuchajcie, list od matki, także możecie sobie przeczytać. Matka to Jessica Trevor. Czyli nie był nam, słuchajcie, magnum tutaj potrzebny. No ale już trudno. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać tutaj po tej akcji, bo kiedy Jill schodziliśmy w dół, to był Barry, który nam pomagał i mogliśmy mu, słuchajcie, podrzucić broń. Dobra. Teraz tak, tu musimy użyć... Czy tu mam użyć medalion? Chyba tu. Dobra. I jeszcze z drugiej strony. Pięknie. Dobrze. I mamy zejście do laboratorium. Powinien być gdzieś safe. Tutaj te główne drzwi to będzie wyjście ewakuacyjne, którym będziemy się próbowali stąd wydostać pod koniec rozgrywki. O, mamy ribbony. Na ziemi leżą. Więc teraz tak. Ja sobie tutaj wszystko pozmieniam przed zasejwowaniem. Więc szukamy ribbonów. Ribbony są. Zabieramy... Właśnie, teraz co zabieramy? Ja to muszę zobaczyć, jak mi to wyjdzie słuchajcie, z miejscem na dysku. Nie na dysku, tylko w ekwipunku. Wzięłabym tylko shotguna i wzięłabym teraz z powrotem, przeprosiła się z zwykłą bronią i jeszcze chciałabym zabrać modisk, który niebawem będę używać. Tu sobie wezmę zwykłą broń. Zasejwuję. Nie wiem, czy fuel mi tu też nie będzie teraz potrzebne. Cholera jasna. No, też tak może być. Wezmę sobie fuel chyba. Chociaż... A zobaczymy. Aha, słuchajcie, nie oddałam tych ribbonów. Co ja robię? Nie myślę. A przy okazji, jak już tu jestem... To słuchajcie, zobaczę. No są tu zombiaki, więc będziemy się tu trochę kręcić.
Wezmę. A widziałam, że jest tam paliwo. Jest zbiornik ze spaliwem. Więc tak. Odkładam ribbony. I za niego wezmę sobie fuel. Dobrze. Bo one później by mi się tutaj przemieniły w Crimson Heady, a nie chcemy tego. Dobra. I teraz podchodzimy. Podpalamy. Czy jeszcze tu jest jakiś zombiak? Oczywiście, że jest. Słuchajcie, no... Niemożliwe. Okej. Okay. Czy ja go muszę, słuchajcie, podpalać? Chyba tak. Chyba tak. Zaraz sobie zerknę, czy jeszcze jest tu jakiś zombiak. Tylko niech się to przestanie palić. Dobra. Jezu, ile tu jest roślinek. Widzicie to? O, przy okazji mamy kolejny modisk. To sobie go weźmiemy i pójdziemy odłożyć fuel. O, ja sobie... Nie tak. Ja sobie tutaj... O! Także broń zwykła nam jeszcze, widzicie, była potrzebna. Dobra. Chowamy. No i lecimy przed siebie. Nie wiem, czy mi, słuchajcie, jedno miejsce w ogóle wystarczy. Może być tak, że nie. No nic, zobaczymy. Tutaj w te drzwi chyba... A ja tu nie mam mapy, prawda? Ale one są zamknięte, te drzwi, tak czy siak. Nic tutaj nie zrobię. Chyba to sknąciłam, że nie mam miejsca, słuchajcie. Że mam tylko jeden slot. Jak to wygląda? Tam są otwarte drzwi i tutaj są otwarte drzwi. Chodźmy może najpierw tędy. O, tutaj będzie chyba zagadka z tymi zdjęciami rentgenowskimi. Tak myślę. Tutaj są drzwi. To są zdjęcia rentgenowskie i ja je muszę jakoś tutaj powywieszać, tylko tak. One chyba były w kolejności alfabetycznej. To tutaj mamy jakie zdjęcie? O jakim imieniu, nazwisku? Tak, tutaj wiem, o co chodzi doskonale. Natomiast jakie tu jest imię, nazwisko? Gail Holland. A tutaj? Ed. Ok, czyli ten Gale powinien według mnie być powieszony tutaj. Dobrze, i tamten... Tamten powinien być powieszony tu. Dobrze, teraz zapalamy sobie to światło na podczerwień. Zaraz wam coś pokażę. Są podświetlone na czerwono partie wewnątrz naszego ciała, ja to mówię bebechy. I teraz tak, na każdym zdjęciu jest podświetlona, no tutaj jest chyba odbytnica, tak mi się wydaje, okrężnica, nie wiem. Tutaj, czekajcie, to jest to samo, tutaj,
Nie, nie chciałam tego zabierać. Po co? No, jest okej. Dobrze, tak ma być. Nie chcę nic zmieniać. Następny narząd i te wszystkie, i kolejny narząd. I te wszystkie narządy, słuchajcie, są tutaj opisane na tym zdjęciu i pierwsze litery tych narządów będą oznaczały hasło, które musimy wpisać do komputera, aby odblokować drzwi na poszczególnych piętrach. Czyli na przykład pierwsza to była ta chyba okrężnica, czy tam odbytnica. I tu ona się nazywa to kolon, dobrze mówię? Kolon, kurde. To będzie literka C. Następnie było esofagus, czyli literka E, liver i lungs. Czyli będziemy mieć hasło pod tytułem cel, czyli cela. Czy jeszcze tu są jakieś może notatki o jakieś... właśnie są. To jest notatka do Ady i on tutaj, Richard, chyba jej napisze o hasłach. Aha, the system using my name and your name as the password. Czyli jego imię jest jako pewnie login, a to jest chyba John. Dobrze mówię? Thank you, Ada. John, tak. Czyli mamy login John, hasło Ada, a kolejne hasło to będzie cell. John Ada. Ok. Bez tego drugiego hasła no nie odblokowalibyśmy tych dodatkowych drzwi. Więc jest to nam jak najbardziej potrzebne. O, leży tutaj spray, ale ja niestety nie mogę sobie na niego na chwilę obecną pozwolić. Wow! No słuchajcie, zapomniałam, że tu są przecież jakieś nieporozumienia. Ich, trudno. Stracę trochę tego. Niepotrzebnie tak naprawdę. Czy tu coś mnie zaatakuje? O, w ogóle są naboje do magma. Świetnie. Może będę mogła tu użyć modysk, ale wydaje mi się, że nie. Co tu jest? Są znowu jakieś notatki. Ja się tu, kochani, wrócę po ten... po te naboje. Dobra, wpisujemy, słuchajcie, imię John. Ada. Chcemy odblokować sobie na przykład B2. I tutaj jest niestety kolejne hasło i to jest cell. Odblokowane. Świetnie. I jeszcze drugie chcę odblokować sobie pomieszczenie. Dokładnie to B3. Właściwie to piętro. Świetnie. No i wychodzimy. Dobrze. Czy jest jeszcze tutaj coś? A w sumie to wezmę sobie, wiecie? Wezmę sobie ten... O, coś tu było. Tak. Zabierzemy, bo straciliśmy dość tego sporo. Dobra. Zabiorę, bo przejdziemy się teraz właśnie do pokoju z otwartego. Gdzie te naboje były, słuchajcie? A tu są. Tu gdzieś są. Tu gdzieś leżą. Okej, lecimy. A tak myślę, czy ja gdzieś tutaj na dole nie jestem w stanie, słuchajcie, użyć tego pierwszego modysku. Aż sobie zerknę. Nie. A tutaj? Też nie. No trudno się mówi. A tu na dole?
jeszcze zerknę, zanim pójdę do pokoju z save'em. Bo może tak być, że tutaj będę mieć do użytku. Tak, otworzyło się jedno pomieszczenie. Wiem, że gdzieś tutaj można było użyć tego modisk. Czego ja nie mogę... No. Idzie on tu, czy nie idzie? Już nie żyje? Serio? No dobrze. Mamy. I używamy. Okej. Okay. Odblokowało nam się. Czy tu coś jeszcze jest? Nie. A są jednak. Jest faks. Zainteresowani mogą sobie spauzować. Dobrze. Tutaj będziemy musieli później... Tak, to wiem, co to jest za... nie, nie chcę tego brać. Tu mi będzie potrzebny ten slide filter. Zaraz wam pokażę, do czego. Mamy tam ribbony, ale ja ich kompletnie nie chcę używać teraz. I idziemy sobie, słuchajcie, na górę. Jeszcze nie do save roomu. Może wystarczy mi miejsca. Pójdziemy sobie do pokoju na górze, który... do pomieszczenia na górze, który został odblokowany. Bo jak pamiętamy, B2 również odblokowaliśmy. Okej. Tu leży karta, już widzę tam z boku, ale na razie z tą kartą... Nie mam miejsca na tą kartę. To jest nasz priorytet, słuchajcie. Obejrzmy sobie film. Umbrella. Znaczy właściwie pokaz slajdów. O! To są wszystkie mutacje, które zaobserwowaliśmy w tej serii, czyli pieski, rekiny, nad czym oni pracowali, huntery i tyrant, którego jeszcze nie spotkaliśmy, ale spotkamy. I mamy tutaj, słuchajcie, szereg liczb. W tych szeregu liczb znajdują się cyfry, które będą stanowić hasło. A żeby się dowiedzieć, jakie to są liczby, musimy, słuchajcie, ten slide filter sobie włożyć. I dzięki temu... Ostatnia strona to kod kreskowy z liczbami 8462. Więc lecimy do panelu. Osiem, cztery, sześć, dwa. Odkryło nam się pomieszczenie. Mamy teraz tak, mamy kartę. Nie mamy, przepraszam, mamy kolejny dysk. No i niestety teraz chyba będę musiała, tak, bo tutaj jest klucz. Muszę się cofnąć niestety do... O, mamy film, obejrzmy sobie. Słuchajcie, to jest ten jeden z członków Alpha Team, który, przepraszam, nie Alpha Team, tylko Stars, który został zabity przez tego pierwszego zombiaka, z którym ja miałam problemy z nożykiem. No niestety. Tu mamy kolejne jakieś notatki. My się zaraz wrócimy po ten kluczyk, ale to już na pewno w kolejnym odcinku. Coś tu jeszcze jest do zabrania. Mapa. Okej.
Muszę pamiętać, żebyście, słuchajcie, tutaj wybrać z kluczem. Lecimy do safe roomu. Zostawiamy naboje do Magnum. I zabieramy sobie Ink Ribbon. Tutaj możemy sobie zasejmować. Okej, moi drodzy, z mojej strony to by było tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!